Reprezentuję firmę HEC od 1997 roku. Zajmujemy się pomocą przy instalacjach rurociągów stalowych, rurociągów polietylenowych na terenie całej Europy. Od 4 lata temu zainstalowaliśmy najdłuższy rurociąg w Europie. Możemy się pochwalić na dystansie 4,6 km w Holandii. Do tej pory w Europie jeszcze się tego rekordu nikomu nie udało pobić. Niestety Chińczycy są już przed nami, bo pokonali ten dystans powyżej 5 km. Mój temat jest powiązany troszeczkę, można powiedzieć, dosyć mocno, może nie troszeczkę, dosyć mocno z poprzednikiem, który od strony prawnej informował nas, w jaki sposób można dokonać utylizacji płuczki, czy w jaki sposób skorzystać z tego. Ja postaram się Państwu przedstawić aspekt może ekonomiczny, który powie o tym, co należy zrobić, albo przy pomocy jakich urządzeń należy tą płuczkę, można powiedzieć, doprowadzić do tego, by zrzut był jej, czy odpad, który jest pochodną po płuczce, był jak najtańszy. Płuczka wiertnicza wykorzystywana jest w wielu dziedzinach, nie tylko w dziedzinie technologii bezwykopowej. Najczęściej używana jest do wierceń horyzontalnych, do wierceń poszukiwawczych za węglowodorami, ropą, gazem, w technologiach direct pipe, w technologiach mikrotunelingu, przy wierceniu tuneli wielkośrednicowych, przy wierceniu, przy zastosowaniu wiercenia do tak zwanego wzmacniania gruntu, jet grouting lub głębokiego fundamentowania. O co chodzi? Chodzi o to, że ta płuczka, która jest po już wykonanych pracach, coraz bardziej stwarza nam kłopotów i trzeba, że tak powiem, doprowadzić do tego, byleby ten odpad czy ta płuczka już po wierceniu stała się fazą stałą, którą można wyseparować i odwieźć na wysypisko śmieci i czystą wodą, która nie stwarza kłopotów ze zrzutem. Najprostszymi systemami, które są wykorzystywane do separacji płuczki wiertniczej, to są tak zwane sita wibracyjne, gdzie jesteśmy w stanie wyseparować cząstki związane z frakcją żwirową, frakcją piaszczystą, hydrocyklony, odpiaszczacze, tak zwane urządzenia, które separują nam grubą zwiercinę, jeżeli chodzi o piasek, i hydrocyklony o małej średnicy, które są wykorzystywane do separacji mułu. My poszliśmy troszeczkę dalej od kilku lat. Staramy się na rynku nie tylko polskim, ale europejskim stosować do tego typu prac, o których wcześniej wspomniałem, wirówkę dekantacyjną i stację flokulacyjną, które umożliwiają nam oddzielenie fazy stałej od płuczki wiertniczej, gdzie finałem jest, można powiedzieć, piasek, czy ił, czy tego typu faza stała, która da się bez problemu załadować na samochód i wywieźć na wysypisko, lub z drugiej strony czysta woda, która jest możliwa do zrzutu, czy to do cieku wodnego, czy do oczyszczalni. Tu pokazałem Państwu taki wykres, który mówi, przy pomocy pewnych urządzeń do oczyszczania, jaką frakcję stałą, czy jaką cząstkę, rozmiar cząstki możemy odseparować. My posługujemy się tutaj wartości w mikronach. Mikron 1/1000 części milimetra, więc Państwo bardzo łatwo możemy zauważyć, co możemy przy pomocy, albo jaką cząstkę możemy wyseparować przy pomocy poszczególnych urządzeń. Kilka fotografii związanych z tym, z sitem wibracyjnym, jak wygląda sita wibracyjne. Jest to, można powiedzieć, relatywnie proste urządzenie, które odseparuje nam piasek, odseparuje nam żwir czy kamienie z naszej płuczki wiertniczej. Następnym etapem
separacji mniejszej cząstki, jak wspomniałem, jest hydrocyklon. Odpiaszczacz, który jest w granicach 10 do 18 cali, on nam odseparuje cząstkę w granicach 50-70 mikronów. Po nim możemy odseparować następną drobniejszą cząstkę przy pomocy hydrocyklonów mniejszych, tak zwanych odmulaczy, w granicach od 20 do 50 mikronów. Ale jeżeli nawet odseparujemy tą frakcję do 20-25 mikronów, to pamiętajmy, że zawsze w tej naszej płuczce pozostaje nam pewna część fazy stałej, która jest tak zwana zawieszona, która wisi w tej płuczce i przy pomocy poprzednich urządzeń nie jesteśmy w stanie jej odseparować. Tutaj w grę wchodzi jedno jedyne urządzenie, które stosujemy. Jest to tak zwana wirówka dekantacyjna, która jest w stanie odseparować fazę stałą z płuczki od 2 do 20 mikronów. Bardzo często na tych projektach, przy których mamy okazję brać udział, podstawiamy po prostu w czasie prac lub po pracy, po wykonywanych pracach tego typu urządzenie, które jak widzimy jest w stanie odseparować czy rozdzielić fazę stałą od fazy ciekłej. Finalnym efektem jest urobek, który jest bardzo łatwy do wywiezienia, do zdeponowania, jeżeli chodzi o fazę stałą. Z drugiej strony jest odseparowana woda, którą, jak wcześniej stwierdziłem, można bez problemu zrzucić do cieku wodnego lub na oczyszczanie. Separowany urobek jest, w zależności od tego, w jaki sposób ustawi się wirówkę, może być w postaci bardzo suchej lub półsuchej. Jest przykład wykorzystywania wirówki przy wierceniu horyzontalnym na tak zwanym obiegu zamkniętym. W tym przypadku jest to wykorzystanie wirówki po to tylko, żeby obniżyć ciężar płuczki cyrkulującej. My posiadamy u siebie dwie wirówki dekantacyjne. Jedna o przepustowości do 15 m sześciennych na godzinę, druga o przepustowości do 30 m sześciennych na godzinę. Żeby się wspomóc systemem separacji, czy systemem możliwością oddzielenia fazy stałej od płuczki wiertniczej, bardzo często stosowana jest stacja flokulacyjna. Jest to takie urządzenie, które pozwala nam na przygotowanie wstępne roztworu koagulanta lub flokulanta, bądź też równocześnie koagulanta i flokulanta, i podania go przed wirówką dekantacyjną, żeby zainicjować sposób łączenia się flokuł czy tych małych cząstek do siebie, żeby wirówka bardziej efektywnie nam tą fazę stałą wyrzucała. Jest to urządzenie najczęściej w 10-stopowym lub 20-stopowym kontenerze, kilka zbiorników, kilka pomp, które w odpowiedni sposób mieszają ten flokulant czy koagulant. Efektem finalnym jest praktycznie czysta woda, którą bez problemu można zrobić.
Na podsumowaniu chciałbym jeszcze puścić taki krótki film, który pokaże, w jaki sposób ten flokulant jest przygotowany. Zawsze przed wyruszeniem na taką budowę musimy wcześniej dostać próbki cyrkulującego płynu lub próbki płynu do obrobienia, po to tylko, żeby znaleźć pewną grupę lub pewien flokulant lub koagulant, który pozwoli nam na że tak powiem, przyspieszenie rozdziału faz. Nie? Wprowadzamy koagulant czy flokulant, mieszamy go przy pomocy mieszadła szybkoobrotowego, pozostawiamy przez jakiś czas do sedymentacji i wtedy widać w bardzo łatwy sposób, w jaki sposób można tą płuczkę, tą fazę stałą z płuczki oddzielić. Mogą być to pojedyncze, podwójne wirówki, w zależności od tego, jak szybko, w jakim czasie szybkim chcemy tą fazę stałą usunąć z płuczki, no to możemy podstawić jedną, dwie lub nawet trzy stacje flokulacyjne z wirówkami. Tu jest pokazany przykład z dwiema wirówkami. Faktycznie urobek, który jest separowany na dołek urobkowy. Przed, tak jak wspomniałem, przed procesem flokulacji musimy dostać próbki, musimy sprawdzić, czy wytypować te grupy polimerów, czy flokulantów, czy koagulantów, które pozwolą nam na bardzo efektywną separację. Dziękuję serdecznie.